2024 rok. Czas leci do przodu, a my dziś popatrzymy w przeszłość i zdecydujemy, które aktualizacje Together w 2023 roku były najlepsze. Clay udało się wypełnić cały roadmap, bo otrzymaliśmy zapowiedziane 3 content update'y, 2 razy drzew umiejętności, standardowe event oraz mały crossover. Przejdźmy więc do tier listy, która jest oczywiście tylko moim zdaniem, a na wasze czekam w komentarzach. W tym roku zaczniemy jednak od aktualizacji, która nie należała do listy roadmapowej, czyli rework Wilsona. Nie jestem fanem drzewek umiejętności, a dla samego Wilsona było to fajne urozmaicenie. No cóż, do momentu aż nie okazało się, że inne postacie te rzeczy mają drzewka. Pomijając ten fakt, przy ocenie musimy jednak pamiętać, że wraz z reworkiem wszedł nowy boss Daywalker, walka z nim jest dość nieszablonowa jak na konstant, co pozwala tej aktualizacji na wylądowanie w tierze B. Pora na pierwszy event, czyli Rok Królika. Minigierka z banimenami polegała na walce na poduszki w ringu, trochę takie odgrzanie zapasów ze świniami z poprzednich lat. Event był spoko pod względem nagród, bo żarełko dawało naprawdę dobre staty. Szkoda, że później zdrożało. Podsumowując, dość średni event plus ostro pobugowany, przez co dałbym go do tieru C. Pierwszy content update dotyczył lunarnych riftów. Po pokonaniu Celestial Championa działania Voxstaffa pozwoliły na otwarcie się przejść, przez które do końca trafiały lunarne byty. Dropy z nowych przeciwników umożliwiały craft endgame'owych przedmiotów, wraz z nimi wprowadzono planarne obrażenia, które do teraz psują mój pozytywny pogląd na matmę. Choć z początku aktualizacja wydawała się być głównie wprowadzeniem mocnych itemów, tak z czasem ich istnienie nabrało większego sensu. No to chyba tier A, całkiem dobrze było. Drugi content update wprowadził cienisty ekwiwalent riftów. Chociaż w tym przypadku znalezienie riftów po ziemiach nie jest tak istotne, bardziej zależy nam na znalezieniu trójki nowych cieni, którzy mają ciekawe ataki, a ich drop pozwala na tworzenie endgame'owych przedmiotów. Szczerze przyznam, że te przedmioty, jak i sama aktualizacja, przypadła mi bardziej do gustu niż lunarna wersja, dlatego lądują w tierze A, zaraz nad driftami z powierzchni. No i moment, w którym rework Wilsona praktycznie przestał mieć sens. Woody, Wolfgang oraz Wormwood otrzymali swoje drzewko umiejętności, do których, jak wiecie, nie jestem przekonany, ale trzeba przyznać, że przynajmniej część ze skilli sprawia, że granie daną postacią jest ciekawsze lub mniej uciążliwe. Dawajcie do tieru B, chłopaki i krzaki. Mała, a jednak najbardziej wyjątkowa aktualizacja, bo crossover z inną grą. Cult of the Lamb odwiedziło Constant, wprowadzając głównie skiny, nowy rodzaj drogi, ogniska oraz przesłodki skin do Eveleta. I to wszystko za darmo, także na plus. Irytuje mnie nadal fakt, że rzeczy z crossa możemy dostać dopiero w lato, ale w sumie nie są jakoś kosmicznie istotne, także luźno mogą mieścić update w tierze B. No i creme de la creme tego roku, czyli zmutowane bossy, 3 nowych i potężnych przeciwników, pierwsza sensowna broń dystansowa w DST, a także zbroja cholernego Roberta Wokstaffa. Przyznaję całkowicie szczerze, podczas tej aktualizacji bawiłem się najlepiej w tym roku, mieliśmy sporo kontentu do ogrania, także gratuluję, S-tier się szykuje. Zanim przejdziemy do drzewek Willow oraz Wickfried, musimy chociaż wspomnieć o corocznych eventach. Mowa o letnim evencie, Hallowed Nights oraz Winter's Feast. Tutaj niestety, podobnie jak rok temu, trochę się zawiodłem, praktycznie zero nowego kontentu, więc bez przedłużania won do D. Na koniec zatrzymaliśmy kolejne drzewka dla Willow i Wickfried. Urzekło mnie to, że wykorzystali sporą część mechanik z Forge, szczególnie jeśli chodzi o Wick. Otrzymaliśmy również nowego bossa, Sharkboya, którego drop pozwoli na łatwiejsze ogarnianie spraw na wodach Constant. Może lekko czuję, jakbym grał na modach, gdy widzę na przykład takie spele Willow, ale na pewno uważam, że te drzewka są nieco lepsze od na przykład Wolfgangowych, stąd też rzuciłbym ten update w tier A. I tak oto zamykamy 2023 rok w Constant. Czy był on dobry? Cóż, na pewno nie był zły, jednak uważam, że Clay powinno nieco zwolnić i pójść w jakość, a nie ilość. Sami przyznali, że niektóre aktualizacje dokańczali na szybko, czego dowodem były spore bugi, ale co gorsze, często pojawiały się wątpliwości co do decyzji Clay. Miejmy więc nadzieję, że Clay weźmie do serca głos community i 2024 rok będzie tylko lepszy. Przekonamy się już niedługo w roadmapie oraz chińskim roku smoka. Do usłyszenia!